Witajcie kochani. Dzisiaj filmik, na który wiele z Was czekało. Małe porównanie z woskami sojowymi i z woskami z SS. I teraz tak. Każdy z osobna Wam opowiem, jak pachniał i jak się z tym ja czułam. Tak tylko na początku chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że te woski, woski sojowe. Pisałyście mi w komentarzach, że od nich, że one są zdrowotne, tak sobie powiedzmy, i one dobrze wpływają na nasze, no dokładnie, na nasze drogi, czyli lepiej się nam oddycha i w ogóle są przyjazne dla nas, dla naszego organizmu. U mnie działanie miały odwrotne, to znaczy bolała mnie po nich głowa. Już po 20 minutach do 30, niezależnie który wosk paliłam, bolała mnie po nich głowa. I słuchajcie, tak na szybko to, co mogę Wam powiedzieć, momencik, okay. Tak na szybko, zaczynając od pierwszego z brzegu. Mleko i miód. Mleko i miód. Drugie miejsce od końca. Jak się rozgrzewał, bardzo pachniał chlorem. To jest moje spostrzeżenie. Wy pewnie będziecie mieli inne, ale ja mam takie spostrzeżenie. Bardzo pachnie chlorem, tak jak na basenie i jak Domestos do ubikacji. Przy rozgrzaniu oczywiście. Mówię, jak zaczął się rozgrzewać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Rozgrzewał się dość szybko, bardzo intensywnie pachniał. Pachniał, no, zależy dla kogo, co jest zapachem. Bardzo jest czuć miód. Mleko czuć na początku, zaraz jak już tam przestanie pachnieć tym chlorem, który ja tak, o którym ja tak mówię. No ale dla mnie jest takim zapachem chloru. Po około godzinie przestaje pachnieć i troszeczkę czuć właśnie mleko, ale miód bardzo niweluje ten zapach miodu. Jest taki, no ja Wam powiem, ja lubię zapach miodu, no ale wiecie, miód ma bardzo słodki zapach, aż duszący. No to wyobraźcie sobie jeszcze 10 razy mocniejszy zapach tego wosku. Nie polecam. Dalej. Kawa latte. Kawa latte. Kawa latte delikatnie pachnie mlekiem, delikatnie pachnie kawą. Ja bym nawet stawiała na kawę Inkę, czyli super mega rozpuszczalną kawę. Też pół godziny potrzebuje, zanim się rozgrzeje. No cóż, no tylko tyle mogę Wam powiedzieć. No też po nim boli głowa. Amaretto. Amaretto. Już jesteśmy w kadrze. Amaretto przez opakowanie, czyli jak wyjmowałam je z opakowania, z tej folii, pachniał, bardzo kolokwialnie powiem, kiblowo. Taki, wiecie, zapach jaśminu wiosną, ale to nie jest ten taki ładny zapach jaśminu, tylko taki, no nie, niesympatyczny. Po wyjęciu jednak z tej folii i położeniu kosteczki, żeby się roztopiła w kominku. No sztuczny. Niczym nie pachnie jakiś taki, wiecie, oznaczony zapach, niczym. Jedynie co po nocy mogę powiedzieć, i to samo potwierdziła moja córka, że po nocy jak się wchodzi do pokoju, wiecie, z innego pomieszczenia do pokoju, w którym się palił jeszcze kominek wieczorem, późną porą wieczorną, pachniało owocowym kiślem rozrobiony z wodą. Dalej. Dalej jest ciasto cytrynowe. Ciasto cytrynowe, bardzo sztuczne, bardzo duszące. Mój mąż i córka stwierdzili jednogłośnie, że pachnie jak taki, jak znicz. Jak się rozpala znicz i one tak dziwnie pachną taką staryną, no to to pachniało tak samo. Ani to cytryną, ani to ciastem. No, żadna rewelacja. I kolejny, ostatni. Pierwsze miejsce od początku, z tych pięciu, słodka wisienka, pachniał po otwarciu z tej folii, pachniał domową taką naleweczką,
zapach utrzymuje się przez całą noc, tak jak w pokoju, ale tym zapachem takim, wiecie, no też sztuczna, no bo to nie jest taki, wiecie, typowy zapach nalweczki, ale no akurat u mnie się tak skojarzyło z tą, może z tym zapachem wiśni. W każdym bądź razie, no numer jeden z tych pięciu, ani jednego, ani drugiego, trzeciego, czwartego nie polecam. Jak już coś chcecie spróbować, to jedynie sprawdźcie tylko i wyłącznie ten. Słuchajcie, zapachów jest chyba około 15, z tego co wiem. Nie chciałam ich wszystkich kupować, chciałam je po prostu przetestować. No i z tych pięciu jeden trafiony. No nie wiem, no coś to chyba znaczy.